Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Przy domu strażaka w Olszowie w niedzielę trwało wielkie orkiestrowe granie podczas 26. finału. Uzbierano 30 tysięcy złotych. Drugi raz z rzędu sołectwo Olszowa przygotowało swój sztab. Mimo mrozu mieszkańcy licznie stawili się na imprezie plenerowej, a co ważne, okazali wielki dar serca. Ogólnie był to mój pomysł. Mam takie doświadczenie, gdzieś tam pomagałem też w sztabie w Kobylej Górze. Wiem, jak to wygląda, też tam jest impreza organizowana na zewnątrz. No jest to ryzykowne, bo wiadomo, warunki atmosferyczne nieraz nie pozwalają na to, żeby było jak najwięcej osób tutaj przybyło. Ale widzę, że po raz drugi naprawdę było warto, bo tutaj jest dużo osób i z Olszowy, i z zewnątrz. W trakcie części estradowej zaprezentowały się w różnych występach dzieci. Był pokaz zumby, ćwiczenie na trampolinach, pokaz udzielenia pierwszej pomocy, pokaz taneczny, a także koncerty. Na scenie pojawił się Krizy oraz zespół Lamaro. Licytacja orkiestrowych gadżetów przyniosła wymierne skutki. Największą popularnością cieszyła się koszulka Rafała Kurzawy z autografami wszystkich piłkarzy Górnika Zabrze. Jego koszulka została sprzedana za kwotę ponad 1000 złotych. Ogólnie cała licytacja wyszła naprawdę super. Uzyskaliśmy dosyć sporą sumę. Olszowianie zebrali 30 tysięcy złotych i o prawie 10 tysięcy pobili ubiegłoroczny wynik. Na zmarzluchów czekała gruchówka, gorące napoje i pyszne ciasto. Podczas finału odbyła się również akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku, a na zakończenie światełko do nieba.